feel so extraordinary. Something's gotta hold on. No witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony nie kto inny, tylko przystojny męski, łysy Mr. Kozioł. I moi drodzy, jest Eli, także ciągniemy dalej tą historię cudowną. W poprzednim momencie właśnie... Brakuje ci go? Jessiego? Nie! Jak długo byliście razem? Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych. Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. Na autopilocie najgorzej. Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy? Nie wiem. To by chyba było... Też nigdy nie mówiłaś mi o K. Co? Bo jej nie ma o czym gadać. Ała. Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz. Ani mnie ziębi, ani grzeje. Jasne. Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet mi się podoba. O, aleś ty łaskawa. Poza tym nie pasowała do ciebie. Ciekawe. Cicho. Okej. Dziwną ma twarz ta Eli. No ale dobra, nie skupiamy się na tym. Moi drodzy, ogólnie w poprzednim odcineczku widzieliśmy, jak graliśmy jakąś inną w ogóle totalnie laską. W ogóle nie wiem skąd ona się wzięła, aczkolwiek się wzięła. Była strasznie przywita, także Eli może mieć trochę z nią problemy. Mi się wydaje, że to jest nasz główny wróg. Prawdopodobnie, aczkolwiek nie jestem pewny. Także zobaczymy, co nam gra pokaże. Lecimy dalej do przodu, tym razem już na koniku. Piku miku. Hej. Chcesz zobaczyć coś pięknego? Chodzi ci o twoją twarz? Nic nie jest tak piękne. O rany. Chodź, głupka się. Tak. Ja wam już kiedyś mówiłem, aczkolwiek Spartanie robili takie oddziały z mężczyzn, którzy się bardzo lubili i podobno lepiej walczyli, także może tutaj jest tak samo? Nie wiem. Jak ci się podoba? Całkiem ładnie. Ta trasa ma swoje plusy. To co z tym wpisem? No chodź. Kurwa. Ej, czemu ty tak przeklinasz? Z kim sprawdzałaś tę trasę? Z Jessim? Z Eugene'em. A, tak, o, Eugene. Był zabawny. Oj, tak. No i nauczył mnie sporo o elektronice. Nieźle jak na 73 lata. Chciałabym dożyć takiego wieku. Ten uśmiech na twarzy mówi wszystko. Spinaj się, mała. Ale cudownie, że tutaj jakaś linka była. Wpisz nas. Co to za miejsce? A dawna wieża radiowa. A, i tutaj jeszcze nie mogę nasłuchiwać. Okej, czyli mogłem tylko w tamtej postaci. Spoci, ale na samym początku jeszcze chciałbym zobaczyć, co tutaj się dzieje. Co my tu mamy? Ani niezarażonych. Amunicja. Widzę burzę, kilka kilometrów stąd. Jest Dina, Tommy, Joel.
Aha. No okej, okay, czyli po prostu no. Rozpisują się. No chodź. Moment, moment, bo tutaj jeszcze jest taki jeden fajny pokój. Ej, mamy śrubeczki, także jest chyba spoko. Że nie potrafimy chyba nic wykonywać, aczkolwiek pewnie w przyszłości to się zmieni. Co tam? Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz. Widzę... centrum handlowe? O, to z supermarketem? Nie, miasto jest dalej. A to miasto... z tą dużą wieżą? Tak. To kolejny punkt obserwacyjny. Wracaj. Okej. Nie to, że hejtuję, aczkolwiek nie podoba mi się tryb właśnie lornetki w grach. Masz na sobie te same dziury do wczoraj? Są jeszcze czyste. Nie oceniam. Wiesz... to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać. I tak ładnie wyglądasz. Czemu ty nie idziesz ze mną? Halo? Mi tylko trzymasz drzwi? No nie wiem, czy goty. Ja też nie wiem, czy takie czyste. Dobra, nie wiem po co tutaj się skradam, ale chyba mamy zejść na dół, tak mi się wydaje. Tak. A dobra, ona to zasuwa. Bardziej jak The Last of Us. tu mam jakąś szafeczkę. Hej, Japonia. Okej. Okay. Ale witam cię, Nicho. Ciemneczko. Dobra, Eli, wsiadaj na tego kuca. Powiem wam, że gra się tak, no wybornie, wybornie. Chciałabym umrzeć jak Eugene. Od udaru? Nie, ze starości. Mieć długie życie. Ty nie ma opcji. Żyjesz na krawędzi. Kto to mówi? Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu. Dziś mam trapery. Wiesz, jak ty zginiesz? Niech zgadnę. Zabijesz mnie? Popsułam ci dowcip? Nie! Może! Spierdam! Sorry. No jest ta kobieta wulgarna. No jest, no jest. Już nawet nie można o niej powiedzieć, że jest dziewczynką, bo jest no taką już kobietą. Ale fajnie. Super, że pomyśleli o tym, żeby właśnie zrobić kontynuację. Jest spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy. No to się zaczyna. Co wiesz o tej okolicy? To kolejne ewakuowane osiedle. Zarażeni prawie nigdy tu nie docierają. Przeważnie łapiemy ich przy granicy. Co dziś robisz? Myślałam, żeby zaprosić Joela na film. O! Między wami w porządku? Tak. A jaki film chcecie obejrzeć? Co lubi Joel? Curtis i Żmija 2.
Od dawna miałam na niego ochotę. Zwykle oglądamy filmy akcji z lat 80. On je uwielbia. Nie. Ja w sumie też je lubię. A ty? A co robisz później? Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na sanki. Brzmi fajnie. Tak. No i jest koza, witaj. Chcesz się spotkać? Okej. Może zagram ci na gitarze? No dobra. Dziewczyna z gitarą byłaby dla mnie... No. No więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś. To ciekawsze niż się spodziewałam. No i ten młodszy, Żmija, jest ninją. Straszny z niego twardziel. A ile ma lat w pierwszym filmie? 10. Czekaj, a ile ich w ogóle nakręcili? Chyba 4? Okej. Okay. Nieźle. No, prawie jak Harry Potter, nie? Cześć, Daria. Cześć. A chyba raczej nic nie ma. Powiem wam, że nie czuję takiej monotonności, bo w niektórych grach odczuwam coś takiego, że... jak nie wiem co zrobić, to odczuwam takie... dobra, nie chcę mi się i po prostu wyłączam giereczkę. Aczkolwiek tutaj jest trochę inaczej. Myślisz, że ktoś na świecie jeszcze kręci filmy? No pewnie. Skąd wiesz? Może wszyscy są jak my. Próbują tylko przeżyć z dnia na dzień. No, ja piszę nową muzykę, więc jeśli ktoś ma kamerę... Chwila, czekaj. Są jakieś piosenki autorstwa Eli? Dlaczego mi żadnej nie zagrała? No, nie wiem. No weź, zagrasz mi jedną? Dziś? Przemyślę to. Kochany Mikołaju. Dużego psa. No i mógłby siedzieć ze mną, kiedy tata zamyka się w swoim pokoju. Okej. To jest dziwne, że tata się zamyka w pokoju, aczkolwiek mi oceniać. Okej, chyba nic więcej tutaj nie ma. Tu byliśmy. Aż ten świat jest zniszczony. Takiego nie mam. Aj. Nie zbierasz takich kart z bohaterami? A, tak. W pierwszej części były komiksy. Chyba to tyle stąd. Byśmy chyba musieli iść tam. Czy ja mogę wziąć konia od razu?
Tak, okej. No to let's go. Kurwa. Zrobiło się zimniej. Chyba tak. Momencik. Jest dobrze. Kurwa, co jest? Ale smród. To chyba sprawka zarażonych. Ilu potrzeba, żeby zabić łosia? Co najmniej jednego. Gdzie oni się pochowali? Znajdźmy ich. No to ciekawie. Okej. Okay. Mamy wybór broni. No jest to intuicyjne dość. Słyszę ich w środku. Jak oni tam do chuja wleźli? No chyba raczej tędy. Dina? Biegacz. Już po nim. Okej, powiem wam, że dość ciężko ich zabijać. Zobaczmy, czy uda nam się przejść na tyły marketu. Dobry pomysł. Zamknięte, okej. Aha, zamknięte drzwi można otworzyć z drugiej strony. No świetnie, dobra wiadomość. Dobra, tam jest jakieś wyjście chyba, co? Z okno, dokładnie. Okej, okay, mamy tapsy. Czy możemy coś tutaj jeszcze zrobić? Chyba nie. No, od boku raczej też nie wejdziemy. Może tędy jakoś? Raczej nie. Okej, dobra, tutaj jest przejście. Kurczak, nie zauważyłem go. Żyjesz? Co? Niezły rzut tak w ogóle. Dzięki. Wejście było zabarykadowane. Jak ten biegacz tu wlazł? Ta, dobre pytanie. Dina, tędy. Więcej biegaczy. Bądźmy cicho. Zobaczmy, jak pójdzie. Nie.
Okej, dość zgrabnie poszło. Trzeba to naprawdę być cicho. Nie chcę jakoś z nimi się tak patyczkować totalnie. I walczyć. Wolę jednak się trochę poskradzać. Nie wiem, co to było, aczkolwiek wiało ostro. Czyżby gdzieś był jeszcze jeden? To już wszyscy? Tak. Chyba tak. Musimy jeszcze zająć się tymi w markecie. Obejdźmy budynek. Musi być tu jakieś wejście. Okej, no puste szuflady. Nie wróżę to dobrze. Przydałoby się jakieś kurcze ekwipunek. Jakby pójść tędy? Pod sadzanko! Sadzisz mnie? Rozejrzę się. Jasne. Dobra, dawaj. Tam w dachu jest wielka dziura. Jak ty to zobaczyłaś? A, dobra, okej. Tam. Widzisz? No dobra. Spróbujmy się tam dostać. Dina. Tędy. Oh my goodness. Ellie, nie ugryzł cię? Nie. Tylko poobijał. Proszę, umrzyj ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać ci w twarz. No dobra. Spoko. Okej, tutaj nic nie ma, także możemy spokojnie sobie wejść w kartoniki. Okej. Pani mąż. W sumie tak. Nieźle. Ciekawe, czy zombiaszki będą mogły przechodzić przez takie otwory. Max butelek, co? No nie mów mi, że ja mam tam skoczyć. Halo? No nie, tak to nie działa chyba.
No nie. Kurwa. Wiem, że dam radę. Tędy. Okej, okay, YouTube'owa widownio, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, jeżeli chodzi o YouTube'a. Moi drodzy, dzięki wielkie, że jesteście. Pamiętajcie o tym, że zostawić łapencję w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i do usłyszenia w kolejnym odcineczku. Piąteczka.